Cześć, witajcie. Akcja z Mauserem numer 2. Tym razem taki normalny, niewycięty i z kratką. Bo ten wczorajszy, co tu Sławek przyniósł, przywiózł na taczce właściwie. Stał tutaj i chyba jeszcze trochę z ukosa i wiecie, jeszcze tej skrzyni nie miał. No i przychodzimy wieczorem sadzić kapustę. Mówimy wieczorem, bo chłodniej i w ogóle wiecie, żeby słońce nie spaliło. Przychodzimy, a tutaj jedna wielka powódź, Mauser się wywalił. No i nie mieliśmy ani wody do podlewania, ani kapusty nie posadziliśmy, no bo tu się nie dało wejść. Sławek wpadł po kostki, zaraz ja za nim. Także jeszcze dzisiaj rano, no tak mokro, że też się nie da wejść. Posadziliśmy wieczorem tylko tam kawałek, dokąd woda nie doleciała. Znaczy myśleliśmy, że nie doleciała w sumie, a i tak wpadaliśmy tutaj. A teraz to już jest po prostu podlane, Sławek rano podlał. To tylko tyle do połowy posadziliśmy gdzieś tak dotąd, bo tutaj już się nie dało wejść. Wczoraj się nie dało wejść, to wiadomo, ale dzisiaj nawet jeszcze po całej nocy, mimo że nie padało, o, a tu powpadaliśmy, takie ślady. Także, no ciekawe, idziemy sadzić kapustę, a tam, o kurde, zdziwienie. No, także, tak nam wyszło. Sami z siebie się śmialiśmy. A wiecie, on był taki bez tej, bez tego, jak to się nazywa, wiecie, bez tych rantów, bez tej kratki, no. No to on był bardziej giętki, bo to jest ten, co ryby tam mieliśmy wcześniej wpuszczone. No a wiecie, pole też nie jest proste, więc pewnie jeszcze trochę z ukosa leciało. No i się wydarzyło. Przychodzimy, Mauser leży, wszędzie pełno wody. Ajaja. No ale tam leży połamaniec. Gdzieś tam, wiecie, woda, ciężar swój ma, 1000 litrów było, nie? Także to przechylić nie jakiś problem wielki. Ciut z ukosa leciało i już. Po wszystkim. Także teraz Sławek tam napuści wody i tamten to już chyba będzie stał. Wiecie, to jest na tej oryginalnej palecie. Oryginalnej palecie, no i mówię, i z tą kratką. Tam nie wiem, jak to się nazywa. Chodź, kreciulek, chodź. Ale chodzi jak taki cień dzisiaj. Nie. Smród cię nie chce nosić, co? Jak to się mówi. A teraz jak się zgiął? Już całkiem. Aha, wczoraj, bo ja wczoraj nie podchodziłam, bo tam się nie dało podejść. Sławek mówi, że już wczoraj jak spadł, po prostu się tak wygiął. No jo. Ale zdolniachy, nie? W trawie ich nie widać. Wcale. A tam na tamtą trawę nie pójdą, tam gdzie nie lubiły nigdy jeść, bo tam jest siatka, jej nie widać. Jest taka cieniutka siatka, jak tu koziołek z kuskami chodził, bo zaraz drzewka obżerały. Także Sławek tak na szybko zrobił siatkę, to tam kury teraz nie dojdą. No ale to i tak sobie idą tam bliżej. Kokodaki tak zwane. Jedzcie, jedzcie, żeby dużo jajów było. Dawno tu nie były. Na tamtym wybiegu sobie chodziły ostatnio cały czas. O, Felek! Ja mam koszulkę z Felkiem. W ogóle wam później pokażemy. Ile pięknych koszulek od pani Dorotki znowu dostaliśmy. Z naszymi zwierzętami wyszytymi. Także jest i z Felkiem koszulka. Nawet chyba dwie. Ale to później wam wszystko pokażę. Teraz trochę nie mam czasu. Mimo że dzisiaj czwartek, święto, Boże Ciało, no to ja niestety w tortach, no tak przypasowało, że wiecie, no czwartki ja mam zawsze dużo roboty, no a żeby nie robić dzisiaj, to bym musiała nie robić ani jutro, ani wczoraj, więc to tak się u mnie nie da. No czwartek jest zawsze dla mnie takim najbardziej intensywnym dniem, czwartek i piątek. Leci, słyszałam jak leci. Także no niestety święto czy nie święto, akurat w tym przypadku trzeba robić. Ale mam nadzieję, że dzisiaj nie cały dzień, że po południu jeszcze się odpocznie, czy wieczorem. Ja wychodzę. Także zabieram się za robotę.
A zobaczcie, jaka Mireczka dzisiaj wystrojona. Tu felka ma wyszytego elegancko. Kurde, a fryzura jaką. Teraz wam pokażę resztę tych piękności. O, tu Sławulki, pokaż się. Zobaczcie. Stasiula jak malowana. I pokażemy wam jeszcze resztę, bo wszystkich nie da rady założyć. No nie będziemy wam się tu rozbierać i przebierać. Posłanko dla Krecika. Dzisiaj pierwszą nockę zaliczył. Swoje posłanko ma na dole, ale on i tak zawsze idzie do nas na górę, na piętro, do naszej sypialni i sobie śpi pod łóżkiem, a teraz to ma wygodnie pod łóżkiem. Chyba, że mu zimno, to i do łóżka się wpieprzy. Dobra, posuwaj teraz to. Patrzcie. Heniutek. Jeszcze chwila i takie rogi będzie miał, ja wam mówię. Jeszcze trochę. Kogucik. No, już na lewej stronie. Gołąbeczki. To ten chyba, co go uratowałeś. Ale tu jeszcze dwa były. Dwa były? Ja. A, to widzisz. O, to moja. Dzięki. Koteczki. I to też moja. Chyba, bo to z Justyną to tak różnie bywa. Bo to rozmiar podobny prawie. No nie, ona trochę mniejszy ma, ale ona lubi luźne, więc następny koteczek. I znowu felek. Tylko z napisem, bo ja mam bez napisu. Tu Justyna, powiedzmy, że Justyna. No i to też na pewno będzie dla niej, bo taki dosyć mniejszy rozmiar. Dobra, chyba wszystkie, tak? Wszystkie? Tu jeszcze torebki znowu. Takie ładne. Wczoraj w sumie przyszła paczka dosyć późno po południu, a my z tymi psami te akcje wszystkie, także nawet nie miałam czasu, żeby tam porozglądać się dopiero wieczorem. Przejrzałam, jakie to wszystko jest piękne. Nasza pani Dorotka, talent niesamowity. Także przelecę wam jeszcze raz. Mi się najbardziej podoba ta właśnie. Ja lubię takie kolory. Właśnie jakieś jasne z ciemnym i to jest idealnie dla mnie pasujące. Ale kurczę, no aż żal ubierać, nie? Tak naprawdę tak sobie, wiecie, na podwórko. Także Justyna stwierdziła, że będzie nosić do szkoły i będzie się chwalić. Także fajnie. No a my będziemy pewnie tak nosić tutaj też, wiecie, na jakieś tam zakupy czy coś. I po domu. No ale tak do zwierzaków, czy tam ja do ciasto raczej nie, bo to po prostu szkoda, no. No, także pani Dorotko, całego serduszka dziękujemy raz jeszcze. A zresztą pani wie. No, chyba pierwszy raz nie przy robocie, co? No, także dzisiaj, Boże ciało, pierwsze posiedzenie na tarasie, takie normalne, bo wcześniej to tam sobie krzesełka przynieśliśmy i sobie posiedzieliśmy chwilę. Ale dzisiaj już stół wyciągnęliśmy, rozłożyliśmy. No, także kolację już się pewnie tutaj zje, chyba że burza przyjdzie, bo grzmi strasznie dookoła. No zobaczymy. Także już tak można powiedzieć, że prawie koniec. Teraz te balustrady jeszcze, no to już mamy pomysł, ale mówię... Dach jeszcze? No dach tam, pfy. Dachu nie widać. Nie, no musi być, nie? No to wiadomo, że tak, ale wiecie, od tej strony, od zewnątrz widać, że nie ma blachy jeszcze, ale to tutaj nic nie przeszkadza tak naprawdę. I te balustrady, pomysł w sumie mamy, zwykłe, proste zrobimy, bo tak na razie to tylko takie posiadówki bezalkoholowe chyba, bo jak tutaj ktoś zleci jeszcze głową walnie w czereśnie, no to wiecie, nie byłoby fajnie. Jeszcze później tutaj pouprzątać wszystko, no bo wiadomo, bałagan się zrobił dookoła. Schody, bo też ciężko wchodzić. Tu będą schody, nie? O. No ale tutaj już z domu można sobie wyjść na spokojnie. Już tak. Nowe laczki mamy. Specjalnie na tą okazję do wychodzenia z domu. Także fajnie. Cieszę się bardzo. Dobra, idę też posiedzieć. A co? O, tutaj to mają dobrze, nie? Nie za ciepło. Ale my sobie jedziemy po tyś.
W nocy ciepło? No, to niby wentylacja, dwie kratki są. A skąd wiesz, że w nocy ciepło? Przychodzi coś tak duszno tu je. No ale to na pewno miejsca i chyba nie aż tak ciepło jak tam jednak, nie? Mimo wszystko. Może duszno, ale na pewno nie tak ciepło. Toż tam od tego pieca. Tutaj to sobie ładnie porozciągane, tak jak powinno być. Ani nie zieją, ani nic. O, ten jakie figle. W niedzielę smaczków nie dostawały zwierzaki. Jakoś, co my robiliśmy w niedzielę? Coś było, nie? A już nie wiem. Ale dzisiaj, oła! Prawie jak niedziela, bo święto. A będziesz kiedy im dawał to lekarstwo? No przecież za tydzień. Za tydzień. Wypili coś wody? Piją? No one piją, bo ja widzę, że piją. Tu masz do tego. Było wczoraj tak. Dzisiaj rano pełno. A to, aha, bo jak już tak dobrze będą pić, o tak więcej, czy co? Nie, co ci chodzi? Tak nie wypiją. Nie wypiłem, to po co im dawać. A maluchy, taj tyle bułków dostały? Nie. Trzy buły na sześciu, jo? Jak na sześciu? No akurat tu było, dwa, cztery, że nie, ośmiu. Co to jest dziwne? Może na pół im przerwi. I ona pół, ale dołem do przed, do tym. Środkiem do dołu. Ty jesteś troskliwy. Niech se radzą, nie? Jak ze wszystkim. Ale ktoś mnie nawala ogonem. Rikuś. Ała! Jaki ogon ma twardy. I co? I bez perły to nawet nie ten. Nie zamierzają uciekać, co? Bo perła tylko wychodzi na chwilę na siku i z powrotem. Albo będzie zaraz, też się tam za jutro czy tam pojutrze wypuści, ale tylko na oczach, nie? Leci się pochwalił wszystkim po kolei, że ma. Kaczuszki się schowały? Chyba tak. Chyba w środku siedzą, bo nie widać żadnej. Kurde, mnie ktoś liznął, mnie teraz swędzi. Wszystkie w środku. Nie idę. Kuski z Heniutkiem jeszcze na trawce. Stasiulka w sumie też, ale za chwilę będziemy po nie szli. A świnkom dajesz? Świnkom. No, każdy po sznytce i nie ma. A jak tu słychać chrupanie. Te jak się dopadły małe, chyba im smakuje. Łe! Cio! Kusy. Nie duże się zrobiły. Grubasy takie. Refliki. Łe, jaka szybka. Błyskawica normalnie. Jo! A jak ja mam teraz tam przejść? Po tym piachu. Przepraszam. Przepraszam. Byliśmy zobaczyć tam na kapuście, czy już wyschło. Mówimy tak, teraz się pochmurzyło. Jakieś tam burze krążą dookoła. Nie ma upału. Aż wręcz się zimno zrobiło. Siedzieliśmy na tarasie, piliśmy pierwszą kawkę na tarasie. Jak zaczęło wiać, jakie zimno się zrobiło. Co? No. No, musieliśmy iść do domu, bo normalnie tak się zimno w pewnym momencie zrobiło. No jo. Pekura leci zabrać. Stasiulka w sumie była w innym miejscu, ale tak grzało, to Sławek ją tutaj w cień przeprowadził. A teraz to już wszędzie cień. Teraz to normalnie mówię, aż zimno. I tak chcieliśmy posadzić tą kapustę, mówię, nie ma słońca. Elegancko, by się nic złego nie działo. No ale o. Ten stoi, no jeszcze. Tamten już o tej porze się przewrócił, nie? Po takim czasie. No wiem, no to nie tak łatwo. Nie przegnie się, bo ten się po prostu przegiął, nie?
wszystko wygrzeje. Nie ma więcej. Dzisiaj tutaj jajko było gdzieś. Mama mówiła, że znalazła gdzieś tutaj, leżało. Zaniosła do wiaderka, a to jak się szarpie z nią, co nie chciała oddać wiadra. One tam nie przechodzą, że siatka tam jest. Jakie tu wejścia. No i tak tu nie wejdą. Przecież one nawet wcześniej też tu nie chodziły. Co Stasiulka? Co? Gdzie siedzi? A może jajka są? Co Stasiula? Co? Teraz fajnie, co ci się zrobiło chłodno? Zaraz inaczej, nie? Jeszcze za wiadrem. Co? Krecik to teraz biedny dookoła musi biegać. Gdzie on jest? Do góry i leci. A tam kury siedzą. Weź może zobacz, co? Ale jaka gromada tych kur tam. Cała ekipa. Teraz w sumie tutaj tak nie mają za bardzo już gdzie, nie? Jeden snopek został. O, i przez pokrzywy. Wszyscy powychodzili nagle. Się chłodno zrobiło. A co ty im tutaj dałeś? Siano jakieś stare, czy co? Kiszonka im zostało. A kiszonka jakaś. Aha! To z tych beczek, tak? Aż fruga normalnie, ty siano. A tam ci jakaś dynia rośnie. Tam przy drzewku chyba, czy co to jest. Te dynie to w tym roku wszędzie są. Gdzieś może jakieś nasionko zostało, bo to kiedyś gnojownik był ogólnie, nie? W tym miejscu. W tym, ja, w tym, nie? No, no to z gnojownika na pewno. Tylko dziwne, że jej nie wydziobały. To niech sobie rośnie, nie? Jak nie wydziobią. No jo. Sławek podlał. Sobie. Co, drzewko usycha? A jo. A co to jest w ogóle? Antonówka. Jo, tak jakby coś podgryzło, nie? No, akurat to, te? No jo. Dobra, zobaczymy, nie? Chciała sobie pochodzić, co? Jo. Tam bym wypuścił luzem. Nie zachodziła. Kotów znowu nie idzie znaleźć prawie. Karton od stołu. Z tarasu, co dzisiaj rozkładaliśmy. Ale jakoś tu chyba się przemieszczę, co? Czekajcie. Muszę wam do chałupy wleść. O! O! Dobra. Jak tam dziecioki małe? Dawno u was nie byłam. Dawno u was nie byłam. Malutkie takie ohoho. Ociupinki takie ohoho. Maluski, maluski. Di, 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 di. Kuski dostaną smaczka, jak przyjdą do szopy. Nie będziemy tam teraz szli, bo będą teraz chciały za nami iść, bo to taka pora, że już pewnie niedługo same przyjdą.
Także nie będziemy się pokazywać. Jeszcze chwilkę. Do oprzątania. Jeszcze chwilkę muszą posiedzieć. Maluśki, maluśki. Ojeja, ojeja. Co, Krecik? Przyszłeś się przywitać? Dobra, jakoś muszę stąd wyleźć chyba teraz. Znowu muszę wam przez chałupę przejść. Ale cóż. Dobra. Przepraszam. Perła trochę wyszła, ale pod nadzorem tylko. Bo to jest kombinator, niestety. Już raz miała parę dni kary i pomogło, przestała uciekać. Ale no teraz, jak wczoraj, wiecie, w długą poszła, no to trzeba znowu przypomnieć, co nabroiła. Jeszcze ona to wróci, ale najgorzej, że szczeniaki same by sobie nie poradziły. No, Fado już na trampolinie, najlepsza zabawa. Chwilę się pobawią i z powrotem. Chcieliśmy was, kochani, zaprosić na live'a w sobotę o 20. No, także jak ktoś nie ma planów na sobotni wieczór, to zapraszamy na pogaduchy. Idź, uciekaj. Zapraszamy na pogaduchy na godzinkę, półtorej, maksymalnie dwie. Nie wiem, zobaczymy jak będzie, bo to jednak długi weekend, dużo z was pewnie na rozjazdach, wyjazdach, gościach i tak dalej. Ale kto ma ochotę, no to zapraszamy. Sobota 20. Mam nadzieję, że się spotkamy. Co, szybkie kąpiele, psiaki? Czy nie? Chyba tak. Krecik! Krecik! A! Fado, Riko! No to tylko grzbiet mu było widać. Rzęsę pozbierał. A gdzie ty jesteś? No tam. Perła siku robi. Ale tu syf. Ale trochę się już woda wyczyściła z tego, co tam z pól spłynęło. Ale teraz jest pełno wszystkich jakichś tam śmieci. Z wierzby, z leszczyny. Ja nie wiem, wszystko tu jest. Rzęsa, której nie mieliśmy już parę lat. Nie? Tułpy gizy. Tułpy gizy zjadały. Co? Nic, pił. Tułpy gizy zjadały rzęsa. Teraz ciekawe, czy one jeszcze tu są. Bo tak to nie było, rzęsy parę lat, nie? Jak te tułpygi wpuściliśmy, to nie było. Przez to je wpuściliśmy, oczywiście w takich ilościach rozsądnych, bo w większych ilościach to one szkodzą, z tego co wiem. Ale... Co? Wpadła rzęsa w gardło. Perła. Perła! Zanurkowałaś aż. Ale Krecik najlepiej. Normalnie tylko grzbiet mu było widać tam. Czekał, nie mógł się sam iść wykąpać, bidulek. No i tyle. Spojrzenia, oczki maślane, na mleczko czekają. Teraz to już wszędzie biegają. Przed chwilą na podwórku sobie kicały. Ale bez psów. Psy im krzywdy nie robią, ale wiecie. One takie duże, nie mają trochę wyczucia, nawet w lizaniu. Ostatnio jak wylizały, to całe mokre były. Ale krzywdy nie robią, nie? Także tylko chcą się bawić. No ale wiecie, taki malutki kociulek do takiego psiaka, to tak trochę niefajnie. A misio? A ty mi mówiłeś, że ją zamknęłeś, czy nie? Bo tutaj też pisaliście, że ona chce na jajka usiąść i faktycznie. I Sławek ją zamknął osobno. I co? I nie chciała, tak? Dałeś jajko i nie chciała. Nie, rano skakała, no. A teraz znowu. A teraz znowu jakby. Może jeszcze się właśnie zastanawia trochę. No, ale to jest to. To na pewno jajka tu nie ma, chyba że wcześniej jakaś zniosła. Nie. Ale to tak ten. To z tych młodych kurek jest, nie? Z tych, co teraz kupowaliśmy je na wiosnę. Tak dosyć szybko nawet. Dobra, jajka policzyłam, 46 we wiaderku. Zobaczymy, co tam dzisiaj. O!
O! Jaskółeczki. Już w ogóle jedne to się w tym roku już wylęgły, już odleciały małe. Wcześniej jakoś. A teraz to ja nie wiem, czy znowu, jak to tam jaskółki mają, czy to znowu będzie czas na składanie jaj, czy coś, ja nie wiem. Ale w każdym razie jedne tam kuzek na tym, tam pod sufitem. Tam mają gniazdko i stamtąd już jedne wyleciały i teraz nie wiem w sumie, czy tam coś teraz jest, czy nie ma. Dobra, nie ma. O, teraz ja tu przyszłam, to wszystkie za mną idą. Ta jest ładna. Takie fajne kreski ma wyraźne. Tamta, co tam idzie. Dobra, przepraszam. 46. 48. 49. Nie ma. Ojen. 49. Wow! 49, 53, same małe. Mogę? Dobra, 53. Co stąd? 54. Tu jest coś, nie ma. 55. Gdzie bierz? Oj, nie, to idź. 55. 59. Dobra. 59. Kurde, mnie obsypała słomą. 59. Na dworzu patrzyłam, nie było, nie? Idź, kreciulek. Pięćdziesiąt dziewięć, więc nic nie zapisuję znów. Czekamy na 65. Ten tu już nawet się nie pyta teraz w ogóle. Ile jajców? O, jak mu przypomnę, to ile jajców? 59. Idziemy jeszcze do naszego celebryty. O, on już je. Ojejka. Smacznego. Dziewczynki na mleczko czekają. One teraz już to mleczko piją, ale tak jak teraz przychodzą z tego, z trawki, no to Sławek im zawsze wodę daje. One już teraz jedzą wszystko dosłownie, więc tak naprawdę to mleko to już tak na dodatek. Także bez tego też już by sobie poradziły, ale jeszcze będą na razie dostawać. Także... Już nie jest tak, że musi być koniecznie i koniec kropka i tylko samo mleko. Teraz już jedzą wszystko i trawkę i sianko, wszystko zajadają, więc już wygrane, nie? Daliśmy radę, łobuziaki małe. Bez jednej mamy, później bez drugiej mamy, nie? Taki los. No i co? I myślimy o tej, tak jak mówiłam, o dokupieniu małej bądź małych, nie wiem jeszcze, ale na razie tylko myślimy. Zobaczymy. Ale już my chcielibyśmy bardziej właśnie te anglonubijskie. Może nie czysto, ale bardziej, bo to Zuzia na przykład miała 50%. No to Ziutka pewnie trochę nawet jeszcze mniej. Około, bo to wiecie, tam też się nie da tego dokładnie policzyć. No ale teraz chcielibyśmy to przynajmniej 70-75%, żebyśmy mieli pewność, że to mleko będzie dobre. No bo od Zuzi, od Ziutki było mleko przepyszne. No, też nie chcielibyśmy wtopić i wiecie, mleko niedobre, to też nie o to chodzi, nie? Także gdzieś tam z tyłu plany takie są, z tyłu głowy, a jak się skończy, to zobaczymy tak naprawdę, nie? Heniutek, jesteś cały teraz szeryf tutaj, nie? No, tatuś opiekun na medal. No, grzeczny się zrobiłeś, jak nie masz się przed kim popisywać. No, tak. Grzeczniutki. Trochę tam czasem rogami trzeba popukać, nie? W końcu kozioł. Ale tak, to... Ciekawe, czy jak ja bym go sprowadzała, czy już by mi się dało sprowadzić.
Chociaż dzisiaj Sławkowi trochę wariował, ale to już chyba chciał po prostu tak bardzo szybko wrócić do siebie. Tylko pamiętaj, że cię pochwaliłam, nie? Że ładnie się prezentuj. Łobuzie, łobuzie. Ała. Ała. Dobrze, kochani, kończymy na dzisiaj. Idziemy trochę odpoczywać. Dzisiaj trochę szybciej, zwierzaki wszystkie przeprowadzane. Nie dużo, ale zawsze wiecie, te pół godzinki szybciej to chwila dłużej na odpoczynek, bo jutro znowu normalny, zwykły dzień. Znowu coś do robienia się znajdzie. Także dzisiaj chcemy wykorzystać te popołudnie w sumie i wieczór. Także idziemy odpoczywać. Trzymajcie się cieplutko. I tak jeszcze raz przypomnę, zapraszam w sobotę na 20 na live'a. Mam nadzieję, że się spotkamy. Jeśli ktoś będzie mógł i będzie miał ochotę, jeśli nie, no to trudno. No to do zobaczenia. Na razie, pa!